Kochani, mam dla Was zadanie. Usiądźcie wygodnie, przygotujcie kartkę papieru, kolorowe kredki. Za chwilę przeczytam Wam piękny wiersz, a Wy, słuchając tego wiersza, postarajcie się przenieść go w formie obrazu na tę kartkę papieru, która leży przed Wami. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Lidia Iwanowska-Szymańska. Dziewczyna w ramie obrazu. Stoi w ramie panieneczka. Kolorowe ma usteczka. Kolorową ma sukienkę. Prawą rękę, lewą rękę. Ma na ramię ta dziewczyna. Ramy nie chce, lecz ją trzyma. Ma na głowie beret czarny, jak malarza beret marny, jak kapelusz złego grzyba. On odleci zaraz chyba. Włosy długie ma popachy, oczy jej nie znają strachu. I poliki ma różowe, po zabawie z lalką nową. Tłumi uśmiech, temperament. Zaraz skoczy po atrament i w dziecięcym, ufnym szale skropi widzów lic owale. W Twoim świecie chce zagościć, do zabawy skrzyknąć gości, zrzucić kaftan, beret, pufki, filuternie skręcić główkę. Krzyknąć śmiało, dość mam granic, wielkich władzę mamy za nic. Chcemy bawić się i tyle, jak koniki, jak motyle. Chcemy śmiać się i rozmawiać, śpiewać i po lesie ganiać. Z ramy wyjdę więc za chwilę. Pa, malarzu, pa, najmilej.